Szanowni Państwo, Ziuta Zającówna, jak Państwo doskonale przed chwilą się zorientowali, na scenie jest aktorką wielozadaniową. Tak samo jak jest postacią wielozadaniową. I teraz, żebym nic nie przekłamał. Ziuta Zającówna, aktorka. Profesor, doktor habilitowana Józefa Jamrus-Zając, wykładowczyni Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a dokładnie filia w Bytomiu, Wydział Teatru Tańca. Producentka, inicjatorka i animatorka Teatralnego Hyde Parku w Krakowie. Zgadza się. Prezeska Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych w Krakowie. Od niedawna. Od niedawna. Reżyserka. Z papierem. Z papierem, oczywiście. Co jeszcze? Czy o czymś nie powiedziałem? A, jurorka festiwali teatralnych, konkursów recytatorskich, przyjaciółka amatorskiego ruchu teatralnego i recytatorskiego. Co jeszcze, do czego wrócimy? Popularyzatorka i tak naprawdę dzięki tobie mamy w Polsce metodę Katrin Linklater, Christine Linklater. A propos pracy z głosem, pracy z dźwiękiem ludzkim, pracy z oddechem, ale o tym mam nadzieję powiemy później. Uff, dużo tego, nawet jeżeli coś pominąłem, to i tak dużo się dzieje. Ale zacznijmy od monodramu, jako że ten cykl Mono w Instytucie się zwie. Zacznijmy od monodramu. Pierwsze próby monodramatyczne, nie próby, pierwsze realizacje monodramatyczne były przed manifestem, który dzisiaj zobaczyliśmy. Czy powiesz parę słów o tym, o monodramach, które powstały przed manifestem? To monodram to dla mnie taka forma sprawdzania swojego warsztatu, pracy nad sobą nieustannej, bo tego też uczę studentów, że jak się aktor nie rozwija, no to przestaje być artystą i stoi w miejscu. Więc już po studiach robiłam pieśń o miłości Krzysztofa Korneta Rilkego, Rainera Marii Rilkego. To był pierwszy mój monodram. Potem robiłam Angelego, jakoś tam to były zauważone też te spektakle, ale to lata temu. I no, ta forma bardzo mnie zafrapowała też pod tym względem, że trzeba mieć coś do powiedzenia i można tak naprawdę odpowiadać za swoją wizję w całości. Czyli ja pracowałam zawsze sama. Pod koniec procesu zapraszałam znajomych czy kolegów, koleżanki, aktorów do jakiejś oceny, weryfikacji tego, co robiłam. Więc to była też taka próba realizacji swojej wizji. Ja myślę, że to potem mnie zainspirowało do pracy reżyserskiej też z kolegami, żeby te wizje przekładać jeszcze na kolegów. No, ale ten monodram powstał dosyć już dawno, w 1994 roku. Wymaga, jak widzicie Państwo, kondycji dosyć dużej. I ja tak z dużą obawą dzisiaj startowałam, bo to lata mijają. Ale zawsze się cieszę, że mogę ten tekst zagrać, bo tak mi się wydaje, że ten tekst się no, zmienia nie tylko poprzez kontekst, w jakim to ten tekst istnieje. Mówię o takich poszczególnych spektaklach, bo grałam ten monodram w różnych bardzo miejscach też i to też wpływało na... Za każdym razem było coś odkrywczego, coś nowego i to jest tekst, który mi się po prostu nie nudzi, no, nie starzeje się. On jakby odkrywa coraz to inne konteksty. Ale co jest źródłem tych odkryć? Czy źródłem tych odkryć jest widownia, która jest danego wieczoru na sali? Czy źródłem tych odkryć jest to, co przeczytałaś, usłyszałaś tego dnia, którego grasz w telewizji, w radio? Jak to działa? Ja myślę, że to jest po prostu, no bo w monodramie partnerem jest widownia, więc też jest jakiś rodzaj energii przepływającej, prawda? Inaczej mi się grało i mówiło tekst o rewolucji w Odessie lata temu. Jak powiedziałam o tej rewolucji, to widz się po prostu bardzo zdenerwował i po prostu prawie że wykrzyczał: nikakoj rewolucji, nikakoj rewolucji. Więc po prostu to naprawdę myślę, że to
że to jest jakiś rodzaj przekazu między aktorem a widownią i widownia przychodzi z czymś, my wszyscy żyjemy w jakiejś rzeczywistości takiej naszej współczesnej, zmieniającej się też i też często absurdalnej, często groteskowej, więc myślę, że to jest wypadkowa tego, z czym widownia przychodzi i jakby też mojego etapu odkrywania wciąż tego tekstu. Spektakl Manifest jest jednym z bohaterów książki 166 monodramów, do lektury której Państwa serdecznie namawiam, książki autorstwa redaktora Tomasza Miłkowskiego, właśnie którego witamy serdecznie właśnie na widowni. Cieszymy się, że jest przyjacielem cyklu Mono w Instytucie. Dlaczego mówię o tym? Bo są to wybrane, zdecydowana większość tych monodramów, które są w tej książce, wpływała niejako na kształtowanie pewnego rodzaju trendów, mody, czegoś, pewnych stylistyk. I ty w manifeście sięgasz do źródeł teatru jednego aktora, czyli jednoosobowej obecności, w cudzysłowie skazanej na kontakt i interakcję z widownią. Ale chciałem oprócz tego zapytać, jak to było, jak się dobierałaś do osiągnięcia czystej blagi? Jak się do tego dobierałaś? To właściwie jak zawsze, a raczej jak często przypadek, bo najpierw robiłam taki performance 20-minutowy na podstawie samego tekstu manifestu i to pokazywałam, nie pamiętam przy jakiej okazji, w jakimś domu kultury, w Niepołomicach, tyle pamiętam. No a potem pomyślałam sobie, że to byłby właśnie ciekawy materiał, żeby te teorie też inkrustować przykładami i jakimiś próbami docierania do tego pojęcia, które tak naprawdę jest dosyć chyba takie trudne do zdefiniowania i odkrycia. Dla mnie jest to jakieś nieustanne nienasycenie Witkacego i nieustanne poszukiwanie formy i nieustanne niezadowolenie artysty, że ta forma nie odpowiada temu, co on czuje. Czyli gdzieś u źródeł też są jakieś głębokie emocje, prawda? Bo po co się szuka tej formy? No dlatego, że się chce coś przekazać, chce się ukryć te głębokie, to jest paradoksalnie przez formę ukryć te głębokie emocje, prawda? Które są podstawą do tego, żeby ta forma była wyrazista i skuteczna w przekazie. Ale chciałbym cię zapytać, bo to jest, wydaje mi się, szalenie ciekawe, jak ogromnie, jak szeroko korzystasz z dźwięku, jaki człowiek może z siebie wydać, z mowy ludzkiej, z brzmienia głoski, samogłoski. Jak to jest? Bo jesteś i twórczyni, i reżyserką, i aktorką, jak to jest się kontrolować w tej pracy? Jak to jest się nie zapomnieć, albo jak to jest się zapomnieć? No to właśnie wydaje mi się, że po prostu traktowanie też, no może takie banalne, ciała aktora jak instrument, prawda? Ale też na mnie rzeczywiście zacząłeś mówić o Christine Linklater. Jej metoda uwalniania głosu i wykorzystania obrazów mentalnych bardzo na mnie zadziałała, bo co już też mówiłam, że po prostu odkrywanie tych możliwości stało się dla mnie jakąś taką pasją też, prawda? Miałam duże kompleksy związane ze swoim głosem w szkole, dlatego jeździłam do Zygmunta Molika. Szukałam też jakichś po prostu dla siebie odpowiednich metod. Nie tyle treningu, ile po prostu jakiejś, nie wiem, filozofii, jak to podejść. I tu myślę, to było też paradoksalnie właśnie spotkanie z Molikiem, który po prostu też włączył ciało. To nie
nie są tylko lekcje impostacji, że śpiewamy sobie, ale no, jesteśmy całością psychofizyczną i myślę, to uświadomienie potem jakby kontynuowałam, spotykając się z metodą Linklater, która właśnie jakby ma takie podstawowe założenie, to uwolni, uwolni z siebie, uwolni monolog Szekspira, uwolni, czyli tak naprawdę komunikacja to jest skuteczna komunikacja, to jest ja mam coś, z czym się chcę podzielić, coś, co chcę podarować, uwolnić z siebie, mam, jak to ona nazywa, desire of communication, potrzebę komunikacji, mam odbiorcę. I, no i ona też właśnie traktowała ciało jako instrument, ale też instrument, który właśnie jest poruszany przez słowa, dlatego tak ważny jest Szekspir w tej anglosaskiej jakby szkole kształcenia głosu, ponieważ Szekspir, materiał, czyli teksty Szekspira po prostu wciąż jeszcze mogą pokazać warsztat aktora, czyli połączenie formy z emocjami, ze światem, po prostu z emocją. Jak przekazać emocje ze sceny? Nie tylko, że tekst jest jakimś właśnie ukryciem emocji, nie. Tekst jest właśnie wypowiedzeniem tych emocji. No chodzi też pewnie o dyscyplinę tekstu, metrum, rytm. I myślę sobie, że to, o czym mówisz, doskonale wpisuje się w twój następny wybór, czyli Białoszewski, monodram, kabaret, kici, koci. No to jeden z ostatnich, ale tak. Jeszcze też robiłam Pochwałę głupoty i z tego pisałam właśnie swoją habilitację. Teatr głupoty, jednoosobowe przedstawienie Błazeńskiego Teatru, bo tam z kolei zrobiłam taki też, dla mnie to postać głupoty to jest jakby taka też wielowymiarowa i błazen, i dziecko, i taki urodziwy, coś czy szalony, jeszcze ale też na końcu u mnie się ten język po prostu rozbijał w takim szalonym kole, no bo jednak jakby komunikujemy się przez język, znaki językowe, prawda? I one też ulegają rozpadowi. To mamy u Białoszewskiego, prawda? W jego tekstach. Także kolejnym po Pochwale tak. Głupoty był właśnie był Kabaret Kici Koci. Tak, tak, tylko wydawał mi się właśnie Kabaret Kici Koci bliski do tej metodyki, bliski do tej formuły, którą dzisiaj zobaczyliśmy w manifeście. A mam nadzieję, że w przyszłym roku, w którym przypada stulecie urodzin Mirona Białoszewskiego, będziemy mogli Kabaret Kici Koci podziwiać, bo to będzie też w przyszłym roku dziesięciolecie tego spektaklu. Także podwójna rocznica. Zanim oddam Państwu głos, chciałbym jeszcze, żebyś powiedziała właśnie o metodzie Christine Linklater, Uwolni swój głos. Książka, już nakład wyczerpany, ale prawdopodobnie dla zainteresowanych do zdobycia. Książka, której redaktorką jest profesor doktor habilitowana Józefa Jamrus-Zając. Bo już teraz przechodzimy na poziom uniwersytecki, pani profesor. Chciałbym, żebyś, bo można było o tym długo mówić, a na pewno jeszcze dłużej można by było warsztatować i ćwiczyć, ale co było takim największym może zaskoczeniem, jeżeli chodzi o tę metodę? Co było zaskakujące dla twoich studentów, kiedy zaczęłaś tę metodę stosować, próbować ją przemycić na grunt polskiego nauczania w szkołach teatralnych? Ja próbuję, no właśnie, tutaj podstawowa sprawa znowu tkwi w języku, ponieważ cała ta metoda opiera się na uwalnianiu, na wypuszczaniu, na luzowaniu, ale to jest ten odwieczny problem, bo już Grotowski pisał, że przecież nie chodzi o to, żeby aktor był szmatą w sensie relaksu, prawda? Co to znaczy relaks dla aktora, że to nie chodzi o to, że jest jak mokra szmata na podłodze, zrelaksowany. Natomiast właśnie u Linklater to wszystko się zawiera w pasywnych czasownikach. Tam nie ma weź oddech, tylko ona po prostu sugeruje, żeby się przypatrywać oddechowi, wzdychać, uwalniać. Czyli nie ma tutaj żadnego
treningu, żadnej tresury takiej, że zrób 5 oddechów, policz do 10 i podskocz i po prostu tylko wręcz odwrotnie właśnie wypuszczaj, ćwicz się na, ćwicz uważność, robi się ćwiczenia na haiku, czyli to słowo jest takie skondensowane, pełne znaczeń, a niewiele sylab, żeby poczuć cieleśnie język. Ja to tak mówię, że to jest też taka właściwie artykulacja pierwotna trochę, czyli ona sięga też do tego, że no zaczęliśmy się komunikować, bo coś czuliśmy, a potem zaczęliśmy to formułować w ustach w jakieś głoski, a tym samym ustami też poznajemy świat, prawda? Jako niemowlęta. Wszystko najpierw sprawdzamy przez usta, więc jakby to jest ta pierwotna cecha takiego smakowania słów, smakowania życia, smakowania świata, bo ja też ze swojej praktyki widzę, że często, nie wiem, zacisnięta szczęka czy po prostu jakieś problemy takie artykulacyjne u studentów są efektem właśnie też jakby takiej obronnej postawy, maski na twarzy, nieujawniania emocji. No, w takich czasach żyjemy, prawda? I natomiast odkrycie tego dziecka w sobie kreatywnego i tego, które spontanicznie może komunikować swoje emocje, no to chyba jest taką też wartością w ogóle istotną. A ta pasywność, tutaj jest położony nacisk na pasywność. Uwolnij, nie trzymaj, pozwól, żeby to wypłynęło. Nie oceniaj się, nie krytykuj się, sprawdź. No i pragmatyzm, prawda? Sprawdzaj. Służy ci to, to rób to. Czyli taka wolność warsztatowa, wolność taka edukacyjna okazuje się największym kłopotem i na takim poziomie pierwotnym, czyli oddech, jest to najbardziej widoczne. Dobrze, że w twoim wykonaniu mamy przykłady tego, jak można uwolnić dźwięki, jak można odwołać się do tych pierwotnych zachowań komunikatywnych i to jest niesamowicie ciekawe, ale też tak jak pracujesz nad swoimi monodramami, tak jak uczysz studentów, mam wrażenie, że przemycasz również to do swojej pracy reżyserskiej i tu jeżeli byłabyś łaskawa powiedzieć dwa słowa właśnie o teatralnym Hyde Parku, bo jest to unikatowe, nawet nie wydarzenie, tylko działanie, które już trwa dobrych parę lat, jakbyś była łaskawa. Teatralny Hyde Park to była taka moja inicjatywa, idea, ale ona oczywiście chyba się też przekształcała i jakoś też no zobaczymy w jakim kierunku dalej to pójdzie. Żeby aktorzy, którzy no, są chwilowo bez pracy albo działają jako freelancerzy, a chcą coś sobie sprawdzić, nie wiem, nauczyć się monologu, powiedzieć coś, mają jakąś ideę w sobie, żeby przyszli i po prostu mogli na takim spektaklu to zaprezentować. Włączaliśmy też widzów, żeby wchodzili z nami w takie akcje sceniczne. No i w tej chwili jakby to się troszeczkę też sprowadziło, że bardzo dużo aktorów chce i są zainteresowani, tylko mówią, no to co masz dla nas, prawda? Więc stałam się też... Prezentacje odbywają się regularnie? To znaczy... Regularnie, dwa razy w roku to jest, możemy taki spektakl, no bo to jest właśnie taki teatr od kuchni troszeczkę, bo to nie jest ani performatywne czytanie, ani do końca teatr, ale ostatnio na przykład mieliśmy teatralny Hyde Park i gościliśmy autorkę, taką poetkę Iwonę Mickiewicz z Berlina, która krótkie takie tomiki miała, taki Muchomorki, Pani Mariorki i właściwie wszystko od strony kuchni troszeczkę, kuchni teatru, ale też takiej metaforycznej kuchni
były i piosenki, i teksty, i scenki właśnie, ponieważ taki... Mamy w Teatralnym w Hyde Parku mamy taką też ideę krótkich form, czyli ja uważam, że to jest właśnie taka alternatywa. Jednoaktówka albo właśnie krótkie formy, na które nie ma tak naprawdę miejsca w tym instytucjonalnym teatrze, a jest bardzo dużo robiliśmy Leśmiana, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, robiliśmy też rosyjskie XIX-wieczne jednoaktówki, Miłość bliźniego i takie. Często po sięgacie prostu... do poezji też, Anna tak. Świerszczyńska, prawda, tak, był tak, taki tak, hajtar. Tak, Teatrum Poezji, Teatrum Mundi, to są też dwie jednoaktówki, właściwie wszystkie jednoaktówki świerszczyńskie zrobiłam i po prostu bardzo jakoś też czuję ją i uważam, że to jest naprawdę fantastyczna poetka. Teatralny Hyde Park to marka, ale powiedz tylko, gdzie można zobaczyć teatralne Hyde Parki? No teraz przygotowujemy na 30 grudnia Teatralny Hyde Park. To będą dramatki. Z kolei jest taka bardzo też ciekawa osoba. Nazywa się Dorota Korwin-Piotrowska, nie mylić z Karoliną Korwin-Piotrowską. Jest panią profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykłada poetykę i ja po prostu przez przypadek dotarłam do jej też krótkich takich scen. No i tym razem autorka się też zgodziła, bo to też nie zawsze jest łatwo o te prawa autorskie, więc będziemy przygotowywali. To są też takie absurdalne trochę scenki, trochę konwencji takiego kabaretu może troszeczkę, ale takiego kabaretu, jakbym powiedziała, literackiego. Zatem zapraszamy do Krakowa na Teatralne Hyde Parki. Czy państwo mieliby ochotę dołączyć do naszej rozmowy z pytaniem, z wrażeniem? Jest pytanie, proszę. Do mikrofonu prosimy. Bo tak jak mówiłem, nagrywa się. Ja chciałem spytać, jaki jest pani osobisty stosunek do Witkacego jako pisarza, jako dramaturga, jako człowieka? Czy jest to coś więcej niż, że tak powiem, materia otworzywo? No, on był spod znaku ryb i ja też jestem spod znaku ryb, więc tutaj się porozumieliśmy. Tak, to jest... Trudno mi powiedzieć, czy to jest tworzywo, bo ja myślę, że się po prostu znaleźliśmy, to znaczy ja znalazłam, że to nie jest tak też, że nie wiem, no szukam materiału na monodram, wybieram sobie, aha, to zrobię teraz to. Nie, tylko ja zrobiłam potem jeszcze przedstawienie gry z Witkacego. No tak bym to troszeczkę określiła, te jego gry ze sobą, z konwencją, jego język. Po prostu dla mnie, wydaje mi się, jest cały czas odkrywczy. To znaczy, tak jak mówiłam, że zmieniają się czasy, a ten Witkacy jest wciąż dla mnie aktualny. Po prostu naprawdę gram 20 lat ten więcej manifest i po prostu nie, to jest zawsze coś nowego odkrywam dla siebie w tym tekście. No, ja zresztą bardzo często też robię ćwiczenia na tym języku i w ogóle uważam groteskę, czyli no pewną też deformację za taką estetykę, która pozwala na odkrywanie jakichś takich wyjście poza codzienne stany. No tak, tak, ale myślę, że chyba wszyscy byliśmy uczestniczkami tego, że nagle tutaj w tej sali się odbywały jakieś czary, może nie czary, ale nagle rzeczywistość została zaklęta w to, co się wydarzyło dzięki twojemu aktorstwu, dzięki temu, co przed nami grasz. Tak jakby ja zapomniałem na chwilę o tym, że są jakieś media, że są jakieś informacje, a mimo wszystko, co do treści, to wszystko jest, tak jak mówisz, dojmująco aktualne.
cały czas. Czy państwo chcieliby jeszcze? Jest, poprosimy mikrofon dla pana redaktora. Mam dwa trudne pytania. Pierwsze trudne pytanie, czy liczysz, ile było tych przedstawień przez 28 lat? Nie wiesz. Dobrze, to już tu nie będziemy... Ale ostatnie było w 2019 roku, czyli ojej. Ja dzisiaj grałam, czyli po trzech latach nie grania. No właśnie, i to naprowadza na drugie pytanie, trudniejsze. Jak to się dzieje? Bo byliśmy dzisiaj świadkami przedstawienia niesłychanie świeżego. No nie było żadnego uczucia takiego, że oglądamy przedstawienie, które no jest odświeżane, odsmażane i że ono trwa już dziesięcioleciami, tak można powiedzieć. Jak ci się to udaje? Zachować właśnie taką nieprawdopodobną świeżość, jakby nowość tego, co my oglądamy. Ja po prostu bardzo się cieszę, że mogę przed państwem wystąpić i ta radość mnie niesie, że mogę po prostu zagrać ten monodram. No, jak mówię, jest to za każdym razem też takie techniczne wyzwanie dla mnie, prawda, w sensie kondycji, więc naprawdę też miałam dzisiaj lęk, jak się sprawdzę po tych trzech latach niegrania. No, po prostu, jak mówię, cieszę się, że mogę to zagrać, bo cały czas wydaje mi się, że on do nas przemawia, no, do mnie przemawia. Mam nadzieję, że dzisiaj też jakoś przemówił do państwa i coś zostawił w nas. Przemówił niewątpliwie. Ktoś z państwa ma jeszcze ochotę? Tam jest pytanie. Ja nie będę ukrywał. Dzień dobry, Ziuta, witaj. Wiecie państwo, zadajmy sobie zawsze pytanie, czy twórca może być tworzywem, ale to strasznie banalne pytanie w gruncie rzeczy, aczkolwiek dowcipne, bo w wypadku aktora, aktorki, jesteś twórczynią i tworzywem równocześnie, to jest oczywiste. Natomiast ja mam pytanie innego rodzaju, że kontekst czystej blagi się zmienia na przestrzeni ostatnich 80 lat, jasne. Tak jak w pewnym sensie została wyłączona czysta sztuka, prawda, humbug, ten witkacowski, ale ponieważ on co chwila znaczy trochę co innego, to ja mam pytanie, czy ta teoria, jako takie założenie, prawda, czystej blagi, czy ona w ogóle, twoim prywatnym zdaniem, ma sens? Czy jest tylko prowokacją, która zmusza nas do myślenia, w tym sensie oczywiście jako prowokator, no, on spełnia swoją funkcję. Ale przecież ta teoria jako teoria jest kompletnie pozbawiona sensu, moim zdaniem. Jak to wygląda w swoim przypadku? No ja myślę, nie wiem, czy odpowiem na to pytanie, ale no właśnie może przez to, że ta blaga jest taka nie do końca zdefiniowana, czym ona jest, a z kolei może nie jest zdefiniowania, ale my wiemy, kiedy ktoś blaguje. Prawda? To znaczy wydaje mi się, że z drugiej strony jest taka, no, może być dookreślana poprzez konteksty, bo ja próbuję się zmierzyć z tym pojęciem w tym sensie, że sam język, dla mnie to też jest jakby spektakl trochę o języku, bo ten język manipulacji, język, no nie nazywając, nie wiem, propagandy, ale no po prostu, prawda, że ten kod językowy, on też może, no może być narzędziem do takiej manipulacji trochę, prawda? Nie wiem, czy bo kontekst rzeczywiście się zmienia. Ja, trudno mi powiedzieć, właśnie może przez to jest to takie przedstawienie świeże, że to jest jakiś, nie wiem, jakaś idea, do której ja próbuję dążyć. Tak jak w tym przedstawieniu, jakby czysta forma to jest próba
próba nieustannych gier ze sobą, zmian, nie do końca, po prostu forma nie do końca odpowiada temu, co ja, temu, co ja czuję i dlatego szukam następnej formy i następnej, i następnej, ale prawda? Jeśli można trochę uściślić, czysta forma i Witkacy sam co chwila się potykał własne nogi, próbując znaleźć czystą formę, okazuje się, że czysta forma nie istnieje. W związku z tym on, chcąc uwolnić się od formy, staje się niewolnikiem tej formy. Ale moje pytanie dotyczy jeszcze czegoś innego. Czy nie jest tak, bo mówimy o bladze, gdzie sam twórca wie, że blaguje. I Witkacy daje taki postulat, prawda, że uwolnijmy się od kłamstwa wobec samego siebie. Uwierzmy w siebie, że blagujemy i blagujmy, bo to jest fajne, bo to jest miłe, bo z tego może być sztuka, może być. No. Teraz pytanie jest następujące, bo w latach 30. to pytanie było pytaniem w miarę świeżym. To zaczynała się dopiero prowokacja w takim autorozumieniu sztuki, prawda, samozrozumieniu się. Dzisiaj właściwie z blagą mamy do czynienia na prawo i lewo, tylko dzisiaj już nikt nie mówi, że blaguje. Dzisiaj wszyscy starają się zamaskować tę blagę. Czy ten kontekst tego odniesienia do współczesnej sztuki, tej blagi, nie chcę przykładów konkretnych dawać, ale one są z różnych stron. Czy grając to, masz w świadomości te odniesienia współczesne, tego, że to jest tak naprawdę wrzucanie kamyków do ogródka współczesnych artystów? No tak, to znaczy po prostu to są nieustanne gry, no, gry językowe, gry kontekstowe, gry, które prowadził Witkacy ze sobą w życiu, gry, które my prowadzimy w relacjach między sobą, słowa, które po prostu też nie mają za zadanie właśnie zatuszować, tak jak powiedziałeś, te prawdy. Są narzędziem pewnych manipulacji, są wykorzystywane, prawda, zdewaluowane. Tak jak Witkacy mówi, szczerość stała się niemożliwością, bo i czy tak naprawdę jest? No, ja myślę, że bardzo często tak jest i też każdy tego doświadcza, że po prostu właśnie też nasze rozmowy, nasze kontakty stały się też rodzajami takich gier, które prowadzimy ze sobą, czy to towarzyskimi, czy to jakimiś takimi społecznymi, w relacjach, w rodzinnych. I no, myślę, że każdy z nas tego doświadcza też jakoś. Więc ja bym powiedziała, że ta blaga to jest, no czasami jest to dla niego i zabawa, i gra, i też poważna gra, taka na życie i śmierć. Naprawdę, no, dla Witkacego to też była taka, jedna z jego gier się też tragicznie skończyła, tak myślę, prawda? Więc natomiast w tym kontekście dzisiejszym, no, mnie się wydaje, że za każdym razem to jest po prostu... Ja nie chcę odpowiadać też na to pytanie, bo myślę, że każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć, co dzisiaj się zdarzyło, czy to jakoś dotknęło, poruszyło to, o czym mówiliśmy, albo jak dzisiaj rozumiemy tę blagę. Dzisiaj, 28 listopada. Poza wszystkim... W imieniu Państwa, a w swoim szczególnie chciałbym Ci podziękować za dzisiaj za te gry dźwiękowe, za tę przestrzeń audialną, którą zbudowałaś własnym dźwiękiem, za to, że myślę, że ta świeżość, o której jest mowa, za to, że jesteś słuchowcem i myślę, że czerpiesz z intonacji, z modulacji takich, które słyszysz teraz i może dlatego, jakie przenosisz tutaj do spektaklu, do Mani, bo to przecież Mania jest naszą bohaterką. Dziękuję Ci za to, bo myślę, że to nam wszystkim też dało odsapnąć od tego kontekstu, który jest niestety, tak jak mówisz, aktualny i dojmująco aktualny. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ziuta Zającówna była naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo Państwu.
Ziuta Zającówna, a 19 grudnia w poniedziałek o 19 zapraszam Państwa na ostatnią w tym roku odsłonę Mono w Instytucie, czyli podróż do Buenos Aires w wykonaniu Gabrieli Muskały. Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru.